Ostatnimi czasy dosyć chodliwym tematem są u nas uprawnienia na sieczkarnię do kukurydzy. Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, obsługa samojezdnych lub stacjonarnych maszyn rolniczych powinna być wykonywana przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i przeszkoleniem. I na tym etapie regulacje prawne co do konieczności posiadania uprawnień się kończą. Nie ma żadnej sankcji grożącej osobie, która operuje sieczkarnią bez uprawnień do jej obsługi. Ale obsługi, nie transportu, bo poruszanie się sieczkarnią, a operowanie nią to dwie zupełnie inne sprawy. Czy w takim razie osoby robiące uprawnienia oszalały? Czy jest im to potrzebne? Czy robią to z braku wiedzy? Po co zapisywać się na kurs, skoro względem prawnym nic to nie zmienia? W dzisiejszym filmie rozwiejemy krążące wątpliwości, odpowiemy na pytanie, po co ci uprawnienia na sieczkarni? W pierwszej kolejności musimy rozstrzygnąć, czym różni się prowadzenie sieczkarni od jej obsługi. W zależności od tego rozstrzygnięcia będziemy mówili o dwóch zupełnie różnych uprawnieniach, ale po kolei. Na sieczkarnię możemy spojrzeć z dwóch perspektyw, albo maszyny rolniczej, albo pojazdu. Jeżeli mówimy o niej jako o pojeździe, to jeżeli planujemy poruszać się nią po drodze publicznej, musimy spełniać wszystkie wymagania dopuszczenia pojazdu do ruchu, czyli mieć wykupione ubezpieczenie OC, a ponadto posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, w tym przypadku kategorii B lub T. Tyle potrzebujesz, żeby poruszać się sieczkarnią, to znaczy przemieszczać się nią jako pojazdem. Mówimy tutaj oczywiście o maszynach, które nie przekraczają maksymalnej dopuszczalnej szerokości pojazdu wolnobieżnego na drodze publicznej. Czyli mówiąc kolokwialnie, nie są za duże. W tym materiale nie będziemy dalej wchodzić w ten temat, ponieważ nie jest to istotne dla zrozumienia omawianej kwestii, ale zdradzę Ci, że przygotowujemy w międzyczasie wielki, potężny, kompleksowy film, który wyjaśni wszystkie sporne i niejasne kwestie, zarówno w kontekście kombajnów, wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, podestów ruchomych, HDS-ów i ogólnie wszystkich urządzeń, których obsługi uczymy. Zasubskrybuj kanał, aby na pewno nie przegapić tego materiału. Wracając, wiesz już, co mamy na myśli, mówiąc o prowadzeniu sieczkarni. Obsługa sieczkarni, albo inaczej operowanie sieczkarnią, to zupełnie inna para kaloszy. Sieczkarnia służy do zbioru kukurydzy, a to odbywa się na przestrzeni rolnej, czyli na terenie prywatnym, czyli kwestii prawa jazdy w ogóle nie bierzemy pod uwagę. W obecnym stanie prawnym wymaga się jedynie, by operator sieczkarni był odpowiednio wykwalifikowany do obsługi urządzenia. Nie jest sprecyzowane, co odpowiednia kwalifikacja oznacza. Nie ma mowy też o żadnej sankcji grożącej za złamanie tej regulacji. Są jednak trzy inne, bardzo konkretne powody, dla których nie trzeba, ale zdecydowanie warto stać się certyfikowanym operatorem sieczkarni. Sprawa numer jeden, czyli ubezpieczenie. Umówmy się, sieczkarnia to nie są przelewki. Zakup takiego urządzenia to wydatek rzędu co najmniej kilkuset tysięcy złotych. Więc jeśli już decydujemy się na taką inwestycję, to liczymy na to, że posłuży nam ona przez długi czas. Ale wypadki chodzą po ludziach. Zdarza się, że coś się popsuje. Wjedziemy w rów melioracyjny. Trafimy na złotą kolbę. Albo zdarzy się jakaś inna usterka, która sprawi, że sieczkarnia będzie niezdolna do pracy. Racjonalny rolnik, aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, wykupuje ubezpieczenie agrokasko. Jeśli jednak wczytamy się w warunki ubezpieczenia, to okaże się, że gro ubezpieczalni wymaga od ubezpieczających właśnie uprawnień na obsługę maszyny. W przypadku wystąpienia szkody może okazać się, że towarzystwo odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli nie przedstawisz im odpowiedniego dokumentu. Sprawa numer dwa. Być może jesteś w takiej sytuacji majątkowej, że możesz pozwolić sobie na nowe urządzenie, prosto od producenta. Nie jest to głupie rozwiązanie, zważywszy m.in. na obowiązującą wówczas gwarancję, dzięki której możesz liczyć na to, że usterki w działaniu sieczkarni będą naprawiane na koszt producenta. Dla skuteczności działania gwarancji konieczne jest korzystanie z przedmiotu w sposób właściwy, zgodnie z jego przeznaczeniem. I nie mam wątpliwości, że spora część widzów operuje sieczkarnią od 9 roku życia i doskonale zna to urządzenie. My to wiemy.
ale producent, który będzie musiał zapłacić kilka tysięcy za naprawę urządzenia, może mieć do tego wątpliwości. Historia zna nie jeden przypadek, gdy użytkownikowi zostało wypowiedziane prawo do gwarancji, ponieważ nie miał uprawnień. Więc zgodnie z rozumowaniem producenta nie mógł wiedzieć, jak odpowiednio korzystać z urządzenia. I oczywiście można swoich roszczeń dochodzić w sądzie. Ale zanim być może otrzymasz swoje pieniądze, trzeba się przygotować na walkę z korporacyjnym molochem, wydatki na prawników i co najmniej kilka lat oczekiwania na wyrok. A sieczkarnia w tym czasie będzie pozostawała niesprawna. Posiadanie uprawnień na obsługę tego urządzenia w sposób nie pozostawiający wątpliwości potwierdza Twoje umiejętności i kwalifikacje. Sprawa numer 3. Sieczkarnia to kilkunastotonowe bydle, nafaszerowane ostrzami, niekiedy też elektroniką. Praktyczne doświadczenie przy obsłudze tego urządzenia jest bardzo ważne, ale nie zastąpi ono teoretycznego przygotowania. Dobrze jest wiedzieć, w jaki sposób działa cała maszyneria. Zbliża się okres zbioru kukurydzy. Sieczkarnie będą wykorzystywane pełną parą, więc teraz jest absolutnie najlepszy czas, żeby się do tego dobrze przygotować. No i teraz ta najważniejsza część, często bagatelizowana, ale z mojej perspektywy chyba najważniejsza. Pieniądze można zarobić, urządzenia można naprawić, ale zdrowia bardzo często nie da się przywrócić. Zbyt często napotykamy się na artykuły o śmiertelnych lub okaleczających wypadkach z udziałem sieczkarni. Jeżeli nie wiesz, jak działa sieczkarnia od podstaw, to bardzo łatwo jest o taki wypadek. Pomyśl o sobie, swojej rodzinie, o swoich dzieciach. Naprawdę szkoda ryzykować. Czy uprawnienia na obsługę sieczkarni są niezbędne? Nie! Ale mam nadzieję, że omówione przeze mnie tematy przekonały Cię chociażby do tego, aby jeszcze raz rozważyć kwestię zrobienia uprawnień. Jeśli chcesz, zadzwoń do nas pod numer telefonu 81 532 72 19. To na spokojnie, bez żadnych zobowiązań, wspólnie zastanowimy się, czy w Twojej sytuacji uprawnienia są wskazane. Do tego dorzucę gratis. Niektórzy uprawnienia wydają na okres 5 lat. My wydajemy uprawnienia bezterminowo. Do następnego.